Krzysztof Bossa lider Konfederacji, ze mną w studiu. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Niech pan powie, czy z tego no, sukcesu Konfederacji pan wyciąga jakieś wnioski dotyczące polskiego podwórka politycznego i swojej, czy waszej pozycji na nim? Chcę wierzyć, że uczciwość i wierność swoim poglądom yy, popłaca i że konsekwencja może być premiowana w demokracji. Że nie trzeba po prostu co sezon polityczny zmieniać poglądów i programu, zależnie od tego, jak wiatr zawieje, tylko że. Warto być po prostu konsekwentnym i budować przez wiele lat swoją wiarygodność. Tak jest w przypadku Konfederacji. Uważam, że nasze diagnozy potwierdziły się, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w sferze integracji europejskiej. Uważam, że wyborcy to docenili. No plus fałszywe alternatywy, tak jak Trzecia Droga czy Lewica, okazały się przystawkami Platformy Obywatelskiej i wyborcy szukają alternatywy, Bardzo, pan to, bardzo pan to ładnie powiedział, bo ja mam takie wrażenie, przy tych pierwszych komentarzach z państwa strony... Że właściwie to jeszcze chwila i przejmujecie władzę w Polsce. Tyle tam było fanfaronady. Wieczór wyborczy ma panie redaktorze swoją poetykę. Proszę nie zabierać prawa do radości formacji, która pięć lat temu kładliśmy się spać, będąc w Parlamencie Europejskim, a rano wstając okazało się, że mamy zero mandatów, bo nastąpiła korekta. A następnie w ostatnich wyborach parlamentarnych wybory sondaże dawały nam kilkanaście procent po to, żeby w dniu wyborów okazało się, że jest siedem. Proszę nam dać prawo do tej radości. Dziękujemy wszystkim za zaufanie. Liczymy na więcej. Nie zawiedziemy. Jasne. Oczywiście pełne... Do tego, tylko zastanawiam się, czy jest u Państwa taka pamięć, że kiedy baza wynosi 10 milionów z ogonkiem, to dostajecie 12%, ale kiedy ta baza wynosi 21 milionów, to już tylko 7%. Żeby odnieść pełny sukces, trzeba robić krok po kroku. Formacje, które rządzą w różnych państwach europejskich, często budowały swoją pozycję po kilkadziesiąt lat. Ja mam wrażenie czasami, że my jesteśmy rozliczani za to, że nie jesteśmy w punkcie docelowym w momencie, kiedy budujemy coś nowego, co ma być alternatywą dla PiSu, Platformy PSL i Lewicy. Po prostu musimy przejść swoją drogę. Pokoleniowo nasze przywództwo jest złożone z 30-40-latków. Jesteśmy generację młodsi niż przywództwo PiSu czy Platformy. Idziemy swoją drogą spokojnie. Nigdzie nam się nie spieszy. Nie uważam, że musimy przeskakiwać jakieś etapy. I, i to jest chyba właściwe podejście. Nie ma pan rację, tylko pytam o to, czy pańskim zdaniem rzeczywiście jest to jakiś progres. bo jest, bo... jest progres, panie redaktorze. Moje ocenie jest. Okay, ale Wyborce, jeżeli jak się położymy, popatrzy na badania. na szali wielkość elektoratów, które poszły do wyborów w 2023 roku, było ich 21 milionów dostaliście 7%. Gdyby taka sama ekipa poszła do tych wyborów, to może byłoby trochę mniej powodów do radości. No tak, ale nie możemy, znaczy trzeba porównywać rzeczy porównywalne. W eurowyborach zawsze frekwencja jest trochę niższa. Wybory samorządowe to też był nasz sukces, bo po pierwsze wprowadziliśmy radnych na wszystkich szczeblach. Po drugie, one są najtrudniejsze dla wszystkich nowych formacji. Dotychczas od, nie wiem, 20 lat żadna nowa formacja poza zapisem Platformą, PSLM i Lewicą, które istniały wcześniej, nie obroniła się, że weszła do Sejmu i w wyborach samorządowych powtórzyła swój wynik. Nam się to udało. Ponownie weszliśmy do Sejmu. Znów żadnej nowej formacji. Proszę przypomnieć, Kukiz 15, ruch Palikota, różne próby, jakieś Polska 21, PJN. To wszystko się rozpadło. My Przejęliście jesteśmy... te środowiska? W niewielkim stopniu. Staramy się budować na ludziach nowych, a nie na... Na tych, którzy będą szukać szalupy ratunkowej, spisu czy platformy. A proszę mi wierzyć, że tacy się zgłaszają. Szczególnie jak sondaże poszły w górę. I my chcemy budować alternatywę i robimy to. I mamy sukcesy. Moim zdaniem, głównym naszym sukcesem z tej kampanii wyborczej jest to, że zagłosowało na nas więcej kobiet niż na Lewicę i wprowadziliśmy do Europarlamentu więcej kobiet niż Lewica. A to Lewica zawsze lubi dużo mówić o kobietach. Druga sprawa, więcej robotników na nas zagłosowało, czy ludzi pracujących fizycznie niż na Lewicę. I trzecia sprawa, wcześniej bazę wyborczą mieliśmy głównie wśród młodych, gdzie jesteśmy partią numer jeden, wśród ludzi poniżej 30 roku życia jesteśmy partią numer jeden w Polsce. Natomiast wyższe generacje mniej chętnie, średnie pokolenie dużo, ale starsi nie. W tych wyborach coś się zmieniło. Po raz pierwszy w pokoleniu starszym mamy kilka procent poparcia. Moim zdaniem, y, część ludzi, która była zapatrzona czy to w Jarosława Kaczyńskiego, czy w Donalda Tuska, patrząc, jak wygląda przywracanie praworządności w stylu Tuska i Bodnara, albo patrząc, jak wyglądał rozczarowujący zupełnie dla patriotycznego, prawicowego wyborcy finał rządów PiSu, szuka alternatywy. I my chcemy z całą pokorą, ale jednak tą alternatywę, alternatywę przedstawić i przekonywać. Zamykamy okienko w jedynce, zapraszamy do TVO.info. Dziękuję bardzo. w Bosak, lider Konfederacji, nadal w naszym studiu. A nie ma pan wrażenia, że po prostu cała masa ludzi nie poszła do wyborów, bo was się nie boją? Uznali, że Konfederacja to nie jest takie zagrożenie, żeby trzeba było koniecznie iść do wyborów, bo te centrowo liberalne środowiska i tak utrzymają swój stan posiadania. No jeśli tak było, to jest to zdrowa reakcja, bo nas się nie ma co bać. Pan mnie przecież kojarzy od kiedy... Wie byłem, pan, o jakim strachu mówię, politycznie. Od kiedy byłem młodym chłopakiem, no i czy w tej demokracji doszło do jakiegoś, że tak powiem, nadużycia. No nie, jeżeli mamy nadużycia, to ze strony innych partii. Media lubią demonizować konserwatywną, narodową czy wolnościową prawicę, ale prawda jest taka, że czy to grube afery o podłożu korupcyjnym czy jakimś wywiadowczym, czy grube nadużycia, jeżeli chodzi o wychodzenie poza kompetencje władzy, zdarzały się ludziom z PiSu, z Platformy, z Lewicą, ale nie nam. Wie pan dlaczego? Powie, Powie pan, że władzy. jeszcze nie rządziliśmy. No i nie do końca to jest prawda. To znaczy, jakby nie, nie, nie chcę się przedstawiać jako opcja, która rządziła najmniej. Natomiast e, część z nas, czy na poziomie samorządu, czy, czy, czy w przeszłości, była w różnych instytucjach. Nie ta Liga. Panie redaktorze, można oczywiście powiedzieć, że y, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, i pewnie pan redaktor ma rację. To, to, to prawda. Natomiast. Yy... Nie ma co się nas bać. To jest moja myśl. Nie ma co się nas bać i w ogóle, ja bym przestrzegał przed głosowaniem ze strachu czy z nienawiści. Za dużo jest negatywnych emocji w naszym społeczeństwie. Jasne. Politycy nie są tak zantagonizowani jak obywatele. Mówię to z pierwszej ręki, będąc teraz w prezydium, widzę te dyskusje. W prezydium Sejmu widzę, jak traktują siebie w mnie politycy. Może poza dwoma liderami, Kaczyński i Tusk, yy, większość polityków traktuje się normalnie. Co to znaczy normalnie? To znaczy jak rywalizujący koledzy z jednej firmy. Czasem y, trochę jest jakiś fochów, ale jest też współpraca. A I to, to trzeba ludziom mówić. Którzy te politycy Platformy aspirowali do państwa? Może pan powiedzieć? Czy, czy nie? Mm. Nie będę oczywiście rzucał żadnymi nazwiskami, szczególnie jeżeli się z daną osobą, że tak powiem, nie porozumieliśmy. Natomiast mogę powiedzieć, że na przykład jeden z byłych europosłów Platformy ostatnio do mnie dzwonił. No i okazało się, że w pełni zgadza się z tym, co my mówimy, a nie co mówi Platforma, jeżeli chodzi o obecne skutki polityki Unii Europejskiej. To jest dla mnie zdumiewające, że z nami zgadza się naprawdę coraz więcej ludzi z głównego nurtu. I to są i ludzie z biznesu, i to są ludzie, którzy ekspertowali przy. przy przez lata przy Platformie, yy, ale też przy PIS-ie. Naprawdę, naprawdę to idzie szeroko. tak? Taka, powiedziałbym, trzeźwa, realistyczna korekta, jeżeli chodzi o Sąd Unii Europejskiej. To, co się stało z rolnikami, jest bardzo ciekawe. Rolnicy byli przez lata przedstawiani jako baza polskiej, polskiego poparcia dla Unii Europejskiej. Nie poszli do wyborów, ale zrobili coś więcej. Jak się w tej chwili jedzie przez Polskę, to na zabudowania gospodarstwa, gospodarczych można zobaczyć eurosceptyczne transparenty. Unia Europejska z jakąś kosą, że niszczy rolnictwo, i to jest fakt. Mówi pan, żeby się nie obawiać konfederacji. Niech pan to powie tej pani, którą pan Bram do szpitala posłał. Nie wiem w tej chwili... Zasypującej oczekań są. Okej, okay, okej. Okay. Wie pan, no, problem jest taki, że medialnie zostało podane, że do szpitala, natomiast... W dokumentach, z tego co wiem, uchylenie immunitetu w ogóle nie było żadnej szkodzie na, na zdrowie, z tego co pamiętam. Ja niestety sprawy komentować, ja byłem wobec tej akcji krytyczny, jak pan redaktor doskonale wie. Miem. Nie miałem problemu z zajęciem stanowiska. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy ją sprawa o tam z potępienia z pańskich ust z zajmowej, mamy, nie słyszeliśmy. <laughs> było w innych miejscach. To, to, to. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy się zajmowali sprawą z grudnia, bo uważam, że mamy sprawy dużo poważniejszego kalibru teraz. Z maja, nie. z czerwca, z kwietnia. E, I nimi się powinniśmy zajmować. Mamy to in, to in, na się, na i na pewno się wybór, nimi zajmiemy. Zatrzymanie, zatrzymanie inwestycji CPK. A pan coś wie o wybuchu wybyłoś... MESKO? Poza tym, że był to wypadek? A pan redaktor wie, że to był wypadek. Tyle słyszę, więc może pan coś wie więcej. Nie, no ja widziałem pierwsze relacje, w pierwszych relacjach prasowych pojawiło się słowo atak wśród tych, którzy to relacjonowali. Zastanowiło mnie to. Mhm. Ale jakoś oficjalnie ciągle słyszymy, że pożar przy utylizacji odpadów po paliwach rakietowych. Ja nie wykluczam, że to był wypadek. Natomiast nie wykluczam też, że to była jakaś forma dywersji. Uważam, że gdyby to była forma dywersji, to byłaby to dywersja dobrze. Yy, dobrze wycelowana, dlatego że w tych zakładach powstają jedne z najbardziej skutecznych na świecie rakiety, przy pomocy których wojska ukraińskie yy, strącają yy rosyjskie statki powietrzne. To przejdziemy do tego za chwilę, ale muszę Pana jeszcze o to dopytać. Pan się nie boi posła Brauna w Parlamencie Europejskim, Albo o niego? Ja w ogóle się, panie że niewielu rzeczy boję. Gratuluję, to rzeczywiście godna podziwu. Uważam, że nie powinniśmy się kierować strachem, szczególnie w polityce europejskiej. Ja wiem, za dużo to ma, jest tego kredowania się. Jeżeli pan poseł Braun zgasi umowne świece hanukowe w Strasburgu, pewnie nie one, bo nie wiem, że tam w ogóle są, ale pan wie, że te liberalno-lewicowe elity będą na niego tam działały jak płachta na byka, Oni to odpowiedzialność już... za to spadnie na pana oni tam już wszystko widzieli, panie redaktorze. Naprawdę, tam przyjeżdżali i komuniści, tacy prawdziwi, co wywieszali. Sam to widziałem na, na biurach swojego w parlamentu, w Parlamencie Europejskim, flagę z sierpem i młotem a więc flagę najbardziej ludobójczego reżimu w historii. I przyjeżdżali tam prawdziwi skrajni prawicowcy, nie tacy, że tam ktoś ich krytykował, tylko mający naprawdę skrajne poglądy. I tam już wszystko widzieli, i to nie robi na nikim wrażenia. A to ja, być argument za czym? Za tym, że w ogóle to nie jest temat do dyskusji, nie ma czym się przejmować. Moim zdaniem wyzwanie przed Grzegorzem Braunem i innymi europosłami konfederacji to jest pokazać pazur merytoryczny w pracy w Parlamencie Europejskim, to jest pokazać zdolność do współpracy z europosłami z innych państw przekroczyć ewentualne y, obawy i uprzedzenia. I to nie będzie łatwa robota, bo to jest instytucja mocno poprawna politycznie. A to Pana zaskoczy, bo dla Pana Prawo nam może być łatwiejsza niż przypuszczamy, bo ma kompetencje, której wielu polskich eurodeputowanych nie ma, zna angielski. to tak. słyszałem całkiem przyzwoicie. I utrzymuje kontakty międzynarodowe. To znaczy już nieraz uczestniczył w różnych prawicowych zjazdach różnych partii, podobnie jak inni nasi europosłowie. Także ja myślę, że oni się tam odnajdą lepiej niż wielu z tej osobowej delegacji PiSu, co tam jeździła w poprzedniej kadencji. No, chyba, że znowu sobie to nie wiemy, obsypie, co oni robili, a szefa delegacji wysłali na polityczną emeryturę. Najbardziej kompetentnego europosła, Seriusza Wolskiego, zesłali na dwójkę na Lubelszczyznę i tak wykombinowali, że kluczowe postacie nie weszły. Co pan ma do tego PIS-u? Y Uważam, że jest to partia, która prowadziła zupełnie inną politykę, niż deklarowała swoim wyborcom, i uważam taki sposób uprawiania polityki za godny potępienia. Ale o Was też nic nie wiadomo, jaką będziecie tam politykę. Ale realizować. można przeanalizować nasze głosowania z już dobrych kilku lat, kiedy jesteśmy w Sejmie. Jeżeli zagłosowaliśmy gdzieś sprzecznie ze swoimi deklaracjami, można o tym powiedzieć. Ja uważam, że my mamy prawo recenzować tak samo inne partie. Jeżeli ktoś w Polsce opowiada, że będzie bronił suwerenności. A tam popiera komisarz von der Leyen, popiera Europejski Zielony Ład, popiera Fit for 55, popiera wieloletnią strategię LGBT, a tutaj pozuje na konserwatystę i suwerenisty, To ja uważam, że moją rolą jako jednego z liderów prawicy w Polsce jest demaskować hipokryzję i ostrzegać wyborców. To jak pan sobie wyobraża tę polityczną drogę konfederacji w najbliższych latach? Bo jak słucham i pana, i pańskich kolegów, to samodzielnie. Tylko jak samodzielnie, no to te 20 lat wam tu zajmie. Czas pokaże. Nie no, jak wszystko. Nikt z nas nie jest na przyszłości. Podstawa w polityce demokratycznej: budować wiarygodność, budować poparcie, a następnie y, dzięki temu zdobywać atuty w parlamencie, w instytucjach i używać ich na korzyść swoich wyborców. My nie będziemy mieli żadnego problemu, żeby podnieść y, rękę za ustawami korzystnymi dla Polaków, które przedstawią inne partie. Nie ma problemu. Współpraca nie jest dla nas problemem. Hipokryzja jest dla nas problemem. Jeżeli ktoś kradnie publiczne pieniądze, albo jeżeli ktoś głosuje zupełnie inaczej niż deklaracja. Skąd że kradnie? Panie redaktorze. No skąd pan to wie? Niezawisłe sądy o tym decydują. W sensie prawnym tak. W sensie, politycznym, sens? w sensie politycznym i moralnym. Jeżeli... Ale to trzeba najpierw wiedzieć, że ktoś ukradł, żeby go skazywać, nawet moralnie. Ja uważam, że y, tworzenie specjalnych programów rozdawniczych i my w Konfederacji tak uważamy, że branie pieniędzy podatnika, których brakuje, gdzie nasze państwo się zadłuża i tworzenie programów rozdawniczych i rozdawanie pieniędzy po znajomości. To jest forma złodziejstwa. I że sąd nawet... nikogo nie skaże, to panie redaktorze nie znaczy, że to nie jest forma złodziejstwa. To już pana nawet nie pytam o pańską reakcję na zachęty pana premiera Morawieckiego, a potem pana Sasina, że właściwie to wszystko się dało nawet z ludowcami. To, do czego pan nawiązuje, to jest nic innego jak teatralne gesty, w który, za którymi nie ma żadnej dobrej woli. A skąd pan wie? Ponieważ w polityce jest tak, że jeżeli ktoś chce z kimś coś zrobić, to z reguły spotyka się nieoficjalnie, rozmawia, przekonuje. A u was tego nie ma? E, a w pis tego nie ma. W pis jest nieoficjalnie nóż pod żebra, a oficjalnie piękne słówka. Ale pan wie, panie pośle, że gdyby doszło do takich Zresztą rozmów... To w Platformie, żeby było jasne, oni nie są lepsi. O nich będziemy mieli kiedy nie rozmawiali. To wasze elektoraty biłyby brawo. Jeżeli... Gdyby? No, gdybyście się porozumieli, przypadnie o tym. To nie jest prawda. Mieliśmy badania opinii publicznej w tej sprawie y, wykonywane przed wyborami i z nich wynikało zresztą nie zaskokującego, że wyborcy Konfederacji byli bardzo podzieleni i zarazem co do tego, z kim powinniśmy ewentualnie zawrzeć koalicję, ale większość uważała, dokładnie to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej, że nie powinniśmy zawierać koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą, że to jest banda hipokrytów, ludzi oderwanych, nieskutecznych, którzy uprawiają paździerzową politykę z poprzedniej epoki i że musimy grać na zmianę jakościową i pokoleniową i pracować w opozycji. I my A to gdzie zro... my ją chcecie to tę zmianę pokazywać? Bo najlepiej to robić w rządzie. Panie redaktorze, jak się pracuje w opozycji? W parlamencie Wygodnie, przedstawia z... żadnej odpowiedzialności. W parlamencie przedstawia się swoje projekty, tłumaczy się wyborcom, co chce się zrobić, przychodzi się na, na, na wywiady, odpowiada na pytania i cierpliwie buduje perspektywę rządzenia lepszej jakości. To, że ja w tym wywiadzie chcę rozmawiać o jakości ochrony y, y, polskiej granicy, albo chcę rozmawiać o porcie kontenerowym, albo o CPK, a nie o gaszeniu Hanuki. To jest wyrazem tego, jakie mam podejście do po polityki, prawda? No, rozumiem. To, że przez całą kampanię europejską chcieliśmy rozmawiać merytorycznie o regulacjach unijnych, a nie o tym, czy PIS jest gorszy od platformy, czy platforma odpisu, to jest wyrazem naszego podejścia. To Proszę zwrócić aluzje. uwagę, to nie jest aluzja do nikogo, y, to jest ocena sytuacji. W kampanii parlamentarnej mieliśmy cały szereg debat merytorycznych przed eurowyborami, gdzie Unia Europejska jest mega Organizacją merytoryczną, gdzie jest bardzo dużo szczegółowych regulacji nie mieliśmy żadnych debat merytorycznych. To jest ogromny błąd. Powinniśmy... A myśli Pan, że ktoś chciałby ich słuchać? Jestem pewien, że są obywatele, którzy wysłuchaliby debaty o Europejskim Zielonym Ładzie, bo to jest to jeden z najbardziej medialnych tematów. Jestem pewien, że o polityce handlowej Unii Europejskiej, na przykład przedłużaniu umów o ruchu bezsłowym i bezkwotowym z Ukrainą, ludzie by posłuchali dyskusji. Jestem pewien, że o wychodzeniu Unii Europejskiej poza traktaty ludzie chętnie by posłuchali dyskusji. Tylko niestety, że dyskusja na żadną z tych trzech kwestii się nigdy nie odbyła. Boję się, że pan się byli, panie pośle. Nie słuchaliby. Pan, jest bardziej, z nas... pan jako dziennikarz, y, który informuje społeczeństwo o polityce jest bardziej sceptyczny względem społeczeństwa niż ja wie pan, jako polityk. Wie pan co, po prostu a, pan ma inne interesy. Y, ja się po prostu obawiam, że nikt z nas na własnym organizmie nie odczuwa tego, że ktoś nam zabiera jakąś suwerenność. Wystarczy popatrzeć na rachunki za prąd, za ciepło. Już na Jak będziemy samodzielni, to będą niższe. Już na wiecach nie, nie to nie jest kwestia samodzielności, to jest kwestia pozwalania Unii na wtykanie swojego nosa we wszystko. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówiono nam i pamiętam to bardzo dobrze, że energetyka jako branża strategiczna będzie w kompetencjach państw członkowskich. Dlaczego nikt o tym już nie mówi? Kiedy nas oszukano? Na którym etapie to się zmieniło? Myśmy nie ratyfikowali żadnego nowego traktatu, gdzie jest napisane, energetyka już będzie w kompetencjach. Brukseli. A w tej chwili tak, gazu już ma nie być do ogrzewania domów, oleju opałowego ma nie być. Węgiel ma być obciążony płatnymi karnymi opłatami i wycofany. Ciepło ma być czy energia, czy prąd ma być w większości z oZE, które są niestabilne i które trzeba uzupełniać czymś innym. Nie mamy tego czegoś innego. Już jesteśmy skazani na import prądu i tak z każdą rzeczą. No Dobrze, nie pozwalamy się Unii. To są koszty, to sprawy i co robimy wtedy? Co się wtedy dzieje? I robimy tak, jak nam się opłaca. czyli jeżeli opłaca Kopiemy się, węgiel? Kopiemy węgiel i go zużywamy i go spalamy. Podobno się kończy, więc w czym problem? Chińczycy W, w tym, że budowali... go można zaimportować. Chiny, z których. Wy... Chiny, z... Chiny, z których importujemy ogromne ilości jako Unia Europejska, jako Polska towarów, zbudowały dziesiątki nowych elektrowni węglowych. Hindusi też się nie pieszczą. Oficjalnie są deklarowane piękne słówka, a faktycznie robią to, co im się opłaca. My mamy być jedynymi altruistami, którzy działają na własną szkodę gospodarczą. Rozumiem Niemców, rozumiem Francuzów. Ich na to stać. Nas jako Polaków na to nie stać. Jeżeli zabierzemy Polakom możliwość ogrzewania domów gazem, gdzie właśnie samorządy wydały miliardy, prawdopodobnie jakby słuchać z całego kraju, na budowę sieci gazowniczej, wydaliśmy ogromne pieniądze na, gazo na gazoport. I po co to zrobiliśmy? Nie bierzemy, no, ale Unia Europejska już zdecydowała. Uważa pan, że to się nie wykona? No, oczywiście, że uważam, że się nie wykona. No to jest pan eurosceptykiem, tak jak ja. Brawo. <laughs> e, Przynósł pan gazety. Rozumiem, że w szlachetnym celu, choć naprawdę nie musi pan ani na komu przypominać, że ten pogrzeb jest przed nami. Zakładam, że będziemy rozmawiać może o ochronie granicy i że tak jak w innych miejscach będę musiał dyskutować o tym, czy żołnierze mają prawo do użycia broni. Eee, więc Teraz będą wczoraj się. Wziąłem wczoraj się żeby pokazać, że jak się nie używa broni, to kończy się tak, że tacy chłopcy są mordowani przez tych, którzy nielegalnie. Eee, tacy, może źle użyłem tacy młodzi mężczyźni, którzy służą w wojsku są no mordowani dobrze, Ale będzie nowa ustawa. I w głupotę ona, celebrytów, ona, ona, za głupotę pana... celebrytów, którzy dehumanizowali naszych żołnierzy czy z funkcjonariuszy straży granicznej, robiąc z nich morderców, płaci się ich życiem, a nie tych celebrytów, którzy tam A to uważa pan, mordercy. że ci celebryci spowodowali, że ktoś nie strzelił? Uważam, że ci wszyscy, którzy tworzyli atmosferę nagonki na służby mundurowe chroniące naszą granicę i nasze bezpieczeństwo, stworzyli właśnie, stworzyli sytuację, w której mógł powstać rząd, w którym jest na przykład minister sprawiedliwości pan Bodnar, który stworzył specjalny zespół prokuratorów do ścigania nie przemytników, nie nielegalnych imigrantów, tylko do ścigania takich ludzi jak Mateusz, który został zamordowany i jeżeli otworzą ogień do tych, którzy chcą ich zamordować. Uważa pan, że pushbacki były ok? Uważam, że cofanie nielegalnego imigranta na właściwą stronę granicy jest dokładnie tym, co powinien zrobić strażnik graniczny z humanitarnym podejściem. W tym roku obchodzimy stulecie w tym roku od obchodzimy stulecie korpusu ochrony pogranicza. Korpus Ochrony Pogranicza, który nam zapewnił przed wojną bezpieczeństwo, nie wahał się, żeby strzelać do tych, którzy nas atakują. Pan by strzelał. Wydał taki rozkaz. Proszę otworzyć ogień do tego. Najpierw broń gładkolufowa. Jeżeli można było do rolników strzelać pod Sejmem z broni gładkolufowej, to można. Uciskami do, gumowymi dodajmy. Tak, do, gumowymi. To można i do y, nielegalnych imigrantów i ich przemytników. Jeżeli by nie reagowali na strzały z broni gładkolufowej, są paralizatory umożliwiające na odległość y, y, strzelanie. Jeżeli by nie reagowali, są lepszymi otaczegami niż te małe ręczne. Jeżeli można polewaczek używać, jak używali Węgrzy na swojej granicy, kiedy mieli kryzys migracyjny, jeżeli na takie, nazwijmy to, miękkie środki nie reagowaliby, to się używa wówczas środków ostrzejszych. Strzały ostrzegawcze, a w ostateczności także strzały z broni ostrzegawczej. To ostrzej. na koniec. Ta ustawa jest, ostatnio, jest przepisem, który Lit, panu odpowiada? Litewska Straż Graniczna ostatnio zastrzeliła mężczyznę, który prowadził auto to i po panie, prostu zignorował i teraz. próbował wjechać Czy do Czy ta listy? ustawa to jest coś, za czym pan zagłosuje? Pytanie, która ustawa? Ustawa, która y, no, na nowo realizuje czy y, normalizuje użycie. Czekamy, aż wpłynie do Sejmu. Są w tej chwili przepisy, y, być może można je jakoś poprawić. Czekamy na ustawę, która wpłynie do Sejmu. Przeczytamy, ocenimy. Na razie pracujemy na zapowiedziach medialnych. Jedyną instytucją, która przedstawiła projekt, jest BBN. I przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu PiS nie chciał tego projektu uchwalić. Teraz już chce. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie bardzo, panie redaktorze.